Wszystkim. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Watan i gramy dalej w naszą grę. Jest ze mną Faust. Siema. Lukas. Eja. Repus. Ej. I Kiksunio. Cześć. No i możesz odpauzować. Już, proszę bardzo. Ale dziękuję. Właśnie. Jak on co? No i zdążyłem przegrać spoko. Obronną. Wiesz ile będziesz spalał na tę ziemię? Przegrałem z tymi 12 tysiącami. Tak, bo musiałeś dojść w momencie, kiedy ci przegrał ten 1000. No właśnie, to jest taki bug. I 108 na dół wojskiem. Mam dużo wojska, czekaj to. Jednak postanowię wziąć. Niżej nic nie ma na razie. O, rozdzielili się. Super. Jedno niżej nic nie ma? No, jedno niżej nic nie ma. Manewruję jakimiś 5 kaflami na granicy ze mną. Ja odpuściłem sobie zachodnią granicę, idę na Mongolię, bo stolica jest moim celem. Dobra, widzisz ich armię? Czekaj, to 6K idzie, ale idzie na prowincję po prawej od tego, odkąd dobra. Idziesz. Czekaj, to ja pójdę na listę. Zostań z toma spokojniej zniszczysz. Oni będą 21 maja, czyli że przed tobą jeszcze dojdą tam. Okej. Okay. Tam sobie niby nie słuchamy, głosy się nasze nachodzą na siebie, plany nasze. Tak. No. I każdy walczył w innym regionie. Nie wiadomo, się spotkamy. 5 osób ciężko ogarnąć, co nie? No tak trochę. I to jeszcze w każdy gdzie indziej. Dokładnie. Ktoś musiał wziąć Anglię, no. Ktoś by jeszcze wziął ten. Polskę na przykład. I Polska, Anglia zostałyby zniszczone w sekundę. Albo Francja, jakbyś Anglia się sojuszowała z Kastylią. Znaczy, jakby, trudno rozwalić Francję, to poza tym. Teraz stolica jest gdzie? I no właśnie idziesz na nią. Tam 3 kafle stoją teraz, ale starają się uciec. A no dobra. July, ty będziesz szybszy, więc ich zaatakujesz. To by się generała. Aha, znowu bez generała poszedłem. Dobra, nie okupujemy już Murcji, ja tam postaram się pozostać i postawię tego dowódcę jednego. Oni wszystko idą na Nawrę. Mi nie podoba. Na co? Na Nawrę, na Nawarę, o Jezu. Jezu, mi się na Nawrę. 3000 idą sobie przy mojej granicy. W sumie jeszcze te Uzbek ma jakieś wojsko? Bo nie widać na razie, jak jest. O, 8 kaft jest na tobą. Tak w ogóle to gadamy tutaj Uzbek tam na... Uzbek ma 11 tysięcy ogólnie. A tu widzę, że otomanami już kurde czarnowce je. A już w ogóle ci mam wyższy ten poziom... Jak to ma? Oj, technologii wojskowej. A to trochę będzie. Otomanami widzisz Radhort? Nie wiem, brać ten pokój czy nie? Widzę tylko z Portugalią jakby się dało wziąć od nich prowincję. Zachodnią część. Znaczy w ogóle, żeby ich tak osłabić jakoś. Już nie mówię, żeby to brać prowincję. W takim razie, to zabierz im wszystkie te, co możesz w jednej tej. To powinnoś coś dostać wtedy. Znaczy nie wiem, czy Lizbony to będzie trudno, bo tu w fortu nie mają praktycznie. Nie dam, co ty? Nie mówię, mówię o tym tylko, żeby ją zająć. Ale mówię inne prowincje, te pojedyncze. No właśnie, czekaj, bez fortów. Sobie pójdę, mam tu samą konnicę, więc ja tylko pójdę tu sobie zajmować. Która jest najmniejsza? No, tu jest 19 lutowania. 8000 idzie na to co oblegasz. Jest lokowane, więc możesz przerzucić teraz, o. I po co nie pauza? Wiem, czy zdążę. O, chciałem, żeby zdążył przerzucić. Oj tam. Wygrać się, bo zdążysz. Bardzo możliwe, tam generał dojdzie, to będzie lepiej całkiem. 5 kapitan widzę. Na pewno ja będę musiał oddzielnie spisować. O, ja wpłynąłem tą armię Mongołów. Tak patrzę, jakie mógłbym wziąć prowincje bez Aggressive Expansion. To już widzę jakie, tylko na nich claima nie mam. A nie, to i tak musisz zdobyć ten fort w Lizbonie. No tak. Okej. Okay. Znaczy nie, bo tu jeszcze jedna jest prowincja, to fort już tak ma wyłam. Ty mi to okupuję. Znaczy ten, grabię sobie. No kurde, chciałem sobie Manpowera dodać, ale nie mogę, bo nie mam influenza tutaj. Boże, ile dodawali Manpowera? Najgorsze to są te statki, które tu wszędzie. Tak, mogę dać sobie 4500 Manpowera. 10 tysięcy Brytyjczyków ląduje u mnie, ale dobra. Nie. No nie wiem. Czekaj, chyba na... Co to jest? Miasto zasłania mi. Wiscaja, dobra, już widzę. Oni gdzieś uciekają. Ma minus 14% na stolicy Mongołów. Jak ją zdobędę, to będziemy mogli pisować. Najszybciej, bo mam 18 tysięcy buntowników i muszę się cofnąć. Oni poszli na forty. Idealnie, teraz od Karakunu czeka, to ucieknie sobie więcej, Armenia. To sobie tu dorobię najemników. No już nie mam pieniędzy, okej. Okay. Oni idą do mnie. O, dostałem 5 loyalty i 1 base tax, pięknie. Teraz oni idą aż do mnie.
Do Galicji tylko, czy tutaj do Porto wejdą? Nie wiem, jak to się będzie. Ale jak będzie stoją proces lojalności, to jeszcze coś dojdzie. Z Porto uciec. Pory pauza. Repus, słuchaj. O. Bija się tutaj mnie ktoś? Tak. Gdzie stolica jest? Nie, stolicy nie, masz na północ. Tylko 4000 to co się biją. W koło pana, dobra. Dobra. My tu też się bawimy. Ale chyba zamierzali tak iść, bo jest okienko bitwy. Ja jestem takim samotnikiem. Takim pośrodku jest jeszcze. Jestem młodym samotnikiem. Nie wysyłaj. Musisz tam stać, no, nie wiem czy wrócisz w ogóle. Czekaj, 2000 jeszcze manewruje. No co ja mogę dać? Mógłbym zrobić na granicy szybko trochę najemników. Cały czas nie mogę bez 1000 Ja nie mogę nawet na ląd przejść, ponieważ tu jest land movement blocked by hostile fort. I te... i te wszystkie... Kurde. No. Jestem udopiony. Tak. Nie ruszaj tej. Nie cofnij jak nie. Będziesz mógł, a ja tych zaatakuję za chwilę. Nie, nie mogę, bo fort mnie blokuje. Aha. Nie no, świetnie. Bardzo dobry ruch w Wielkobrytanii. Ale w ogóle jestem przyblokowany przez to. Przez ten fort. Tymi no właśnie te forty są coś zrąbane teraz, nie wiem jak to działa. Nie, mogę ci pomóc tylko 1000. Nie no, chyba jedną prowincję wokół chronią, czy nie? 4000 masz nad sobą i to... I 2000 oblega to i 1000 tam jeszcze chodzi. Wokół fortu, który jeszcze jest ten... zajmowany. A Uzbek mogę wyrzucić? Mogę wyrzucić Uzbek, ale... Dobra, no mogę wziąć prowincję od Uzbeku do tego. 1000 na Murcję. Aha, i to też jest blokowane przez wrogi fort, nawet na mojej prowincji? Jaki kurna fort? A i zajęli mi. A w Uzbek ogóle... możesz pisować? Uzbek, tak, bo... tak, tak. Weź coś kasy wyślij najwyżej. Robię? No. Nie mam zbyt dużo, bo robiłem trenajemników, to mogę wysłać ci tyle. A jakoś przywróciło się w ogóle iście tam do moich jednostek. Dobra, weź te jednostki, zbierz na Lizbonie swoje. W szczególności, że tej jednej nie mogę wziąć. O Jezu, dobra, widzę, że pokonałeś. Oni dojedą faktycznie do Lizbony, tej nie mogę ruszyć. A nie mogę ruszyć do Lizbony, okej. Okay. Jeszcze trzeba je spalić. Zasadzić i zalegalizować. Panie, to, że przy paleniu od razu się łupi. Ale niektóre prowincje mają od razu jeden jeden. Zdążę dostarczyć tam na tym pole bitwy. Powiem wam, że no nie, po, na zachodzie wszyscy się kochają. Kurwa, jak? Co się dzieje? Nic, nie, to jest tak wipe po prostu armii Kiksunia. Bo oni mają lepszą technologię w ogóle. To nie była technologia. To wy się w technologię bawicie już? Oni się bawią w technologię, jestem zacofany. Oni już mają czwartą wojskową. Kurna. Pieprzona Aragonia. Znaczy w ogóle, że to zrobiłem. Wrażaj się. Co to Portugalię szybko? O, Maroko wypowiedziało wojnę Portugalii. Dajesz Maroko, co z tego, że jesteś moim rywalem? Weź jakoś spisujesz z tą Portugalią czy coś. Ale to nic nie dostaniesz. No, nic nie wezmą, czekaj, sprawdzę. No nie, mogę no zobacz sobie, że jest zielone, mogę spisować, tak, ale że trzeba zdobyć fort. Mają fort w Lizbonie. No tak, a Kastylia w ogóle skądś bierze te armię? Znaczy Aragonię, bo jestem Kastylią. No buduję. Mogę, nawet na najemników nie mogę liczyć. Muszę teraz sobie szybko wziąć pożyczkę. Dobra, nie, trzeba spisać z tą Portugalią, bo na dwa... Ja zaraz Mongolię kończę łupić na maksa i kończę wojnę. Okay. Jakieś armie mimo to robią? Dobra. Już pieprzyć te ziemię, niech Portugalia zginie od swoich własnych tam wojen. A teraz Aragonię, trzeba Aragonii zabrać na pewno coś. Tu dobra, ja kończę z tą Anglią wojnę. Weź coś, mamy na plusie mimo nic to. Nic nie mogę. Fuck, muszę ich pokonać w Gaskonii. Dobra, to idź do Gaskonii, o mnie się nie martw. Prepus, nie... słuchaj, możemy potem zaatakować Uzbek i Golden Horde, jak będziemy. Ale... Jak wiem, nie, nie wiem jak z PiS-em. No. Tak. Tutaj Golden Horde ma właśnie z Uzbekiem sojusz. Przydałby się szybko granady zająć. Aha, mają sojusz z Tunisem, dobra. Następna wojna to jest z Granadą właśnie. No to, że z Tunisem to nic nie znaczy. Nie, właśnie nic nie znaczy. Poza tym... Aha, jeszcze jakieś tu bitwy będą, a ty będziesz się bił. Ach, jakie słodkie życie. A czego nie odbijał? Czekaj, bo ja nie widzę, jaki jest poziom oblężenia tej Gaskonii. Ach, jak fajnie spalić prowincję.
Administracja mi się trochę zwraca za za dodawanie developmentu. Mogę mieć za wrogów Jarkant i wezmę. I mogę mieć za wrogów HXI i też wezmę HXI. Nie przestali mnie lubić. Teraz będę jednoczył Anatolii, później się rzucam w Mameluków i się będę kierował do moich kolegów tam na Iberyjskim. Dobry plan. Dobry, tak. Niesz sobie wyczerpanie wojną. W przyszłości też możemy Otomani zaatakować ten Litwę i Polskę. No też o tym myślałem, bo do Austrii droga długa i szeroka. Worek z oczy mi tak przewaliło. Nie, ja muszę mieć spory pokój teraz. Worek z oczy mi rozwali kraj. Tylko dwie jednostki są na stałym tym. Dlaczego jeszcze mój ten następca nie umarł? A, idzie 15 tysięcy do mnie, to idzie w ogóle najśmieszniejsze. Bardzo śmieszniejsze. Bo dowiedzieli się, że Murcję im nawet zajmuje. Nie wiem, czy wygram. Nie, oni mają lepsze morale nawet. Jakbym chciał. Ale nie mogę po tygodniu rozwalić mi tą armię. No nie. Już klejmuję hordę na przyszłość. Kurde, się nie zgadza nawet na... Kur... Bez jaj! Burgundia też? Co wy tam w ogóle robicie? Nie wiem, trzy wojny naraz. Weź zakończ szybko z Anglią. A no co ty? Chyba zapeszyliście z tą dobrą serią. Tak. Teraz już nie zaczynamy, mi się tam podoba. Cicho. Jak? Wyczuli słaby moment. No szczególnie ten. Ci chcą prowincję Murcji. Im nie oddam Murcji. Weź już spisuj tą z Anglią. Jezu, jakiego mają dowódcę? Jest 50% inflacji w końcu. Z Anglią, to jest najgorsze. Dlaczego? No, piszę, że nie mogę. Dobra, nieważne. No, stakłej. No dobra. Dobra, leci. Uff. Favor dostaliśmy, wow. Teraz trzeba z Aragonią. Boże, Aragonią. Ja rodzaj kawałek. Oddaję im tą pieprzoną Murcję, czy nie? Czy walczy? A, nie, co? Aragonię to niszczymy. No tam i Austria zobaczy. Od 80% inflacji. Ale jakiego mają dowódcy ci Burgundzi? Ale, o kurwa. Ale oni mają, ale Burgundia prowadzi dwie wojny na... Dobra, będzie trzeba wspomagać Anglię. To będą wojny, które nic nie, po prostu nie wnoszą. Dobra, oni uciekli od ciebie, ale nie wiem skąd biorą. Aha, Portugalia teraz chce przemarsz. No świetnie. Mam... Na minusie, to jest świetnie. Ja mogę dodać. Nie wiem, czy wyruszyć szybko na Burgundię te statki, co są, bo teraz mamy minus. I te 5 jednostek miałbym się robić. Tu się robi. Jednej prowincji, niestety. Oni poszli na ciebie, skurno, że wszyscy mają takich dobrych dowódców. Nie ma szans. Kurka, wojna się skończyła i natychmiast pozerwali sojusze. Anglia. No właśnie. I z czego jest Portugalią? Przez te sojusze, które sobie dobrali w międzyczasie, no po prostu jest jakaś masakra. O, to coś musi za tym stać, ja nie wiem, ja bym się tutaj doszukiwał cheatów. No nie, to muszą być jakieś bugi, które są, albo nie wiem co. Może mają coś takiego, że was zrywalizowali i zauważyli, że jakoś w wojnie czy coś, może to jakoś teraz działa. Nie wiem, nie to musi być coś pewnie innego. Na przykład z Savoyem teraz mogłem wziąć sojusz i wezwałem ich właśnie do wojny po mojej stronie. To jest chyba coś takiego, że jeżeli kraj jest friendly, attitude ma wobec siebie, to musi być... No, ma to inne po prostu nastawienie, tak? I wtedy może dołączyć, czyli... Jezu, kiedy ja w ogóle nim podbiję granadę? Bo jak ten generał 20 tradycji mi się zrobił? Teraz mógł być lepszy. Gdyby ten, umarł mi ten następca, powstała kobieta, wszedł na tron i mamy... Iberian Wedding. Ciekawe co by się stało, gdyby teraz tak naprawdę byłoby Iberian Wedding. No nie, nie byłoby nie wojny. Nie, może być chyba w trakcie wojny. Może chyba być. Nie. Może być? Tak. I automatycznie przerywa wojnę i Aragonia jest pod tą Unią. No to fajnie. No to liczmy tylko... O, ja. Co tam się dzieje? Mój Khan ile ma lat? Kurde, już 60 mu stukła. Bo nie, mój Kiksunio Horos jest 4-2-0. O, dziękuję. Nie masz za co, bo kurwa militarny jesteś debil.
Jak cię pocisnął. Poczekam tylko, jak będzie mój następca. Też nazwę go Repu. Zobaczę, jak będzie miał ten. 5-6-5. O następcy nie mówię, bo zaraz umrze, jak znam życie. Jest po prostu za dobry. Mogę ci zabić, Kiksunio? Ile ty masz lat? 3. Czy się w ogóle ruszą, jak ja zaczynam kupować? Skąd oni w ogóle mają na tyle armii ich stać? Nie wiem, a możesz już brać pokój z nimi, czy nie? Nie, bo zajmują Murcji i Nawrę na pewno. Wam freni trup z gówno dają. Dobra, już jestem na plusie, to jest przynajmniej plus. A ja się ganiam z buntownikami. Dobra, coś tam... Czekaj, tylko żeby Murcji odbić. A, ja mam jeszcze Wenecję w swojej, po swojej stronie wojny obronnej. Wenecja, Austria, fajnie. Ja bym tylko nie zachorował. Janziu się powiększyło. Ile ma wojska? Janziu. Coś co innego. 10 000, 17 limitu. A, bo ty tylko masz mnie na tym. Aha, oni chcą sojuszu. Oni chcą Murcję na pewno, oni chcą Murcję. Oni nie ponad limit skoczyłem. Więc... Daj mi tu jakąś jedną jednostkę piechoty, wywal, ok, już lepiej. Dobra, z Burgundią widzę, że ogarnąłeś już wszystko. Staram się ogarnąć. Ten to w ogóle idzie. Czy mam miejsce na sojusze? No właśnie, ja się dziwię, że ich w ogóle nie masz. No bo miałem. Oto Mani. Sojusznik? Tak. Co ty gadasz? No, chcesz Aragonię trochę pobić? Mogę cię zwasalizować ewentualnie, człowieku. Nie no, żarty, żarciki. Neapol w sumie mógłbym zaatakować, ale to jest za dużo aggressive expansion. Nie, żarty, żarciki, ale składaj hołd. ale cały stopy. Dobra, tylko ci wyślę, żebyś trochę Aragonię mógł przycisnąć. Jakbyś mógł. No, mogę poblokować łodzia. Nie, nie mam tylu łodzi, sora. Nie, bo mam 25, to w ogóle nie idzie to w wojnie. Tutaj gdzie widzę, ty masz okręty? Ja tu stoję, to właśnie widzę, że na Prowansję tam popłynę. A będziesz w ogóle się wojny. Maltę zdobył? Nie. No możesz do mnie przypiąć te okręty? Jest to coś takiego? Chyba jak są w portach czy coś. Pewnie nie będę patrzeć na odcinki i poczekam, aż odkryjemy mapę. Dobra, czeka to tam. Nie, bo byśmy mogli popłynąć zatopić tą flotę Aragonii. No to płyn do tej kantenki. Aragonia chce White Peace'a w ogóle. Aragonia? Tak, zgodzą się na White Peace'a. No dawaj, bo to jest bez sensu wojna. Już, czy może coś im wezmę? Czekaj. Taki próbny, nie. Port musimy zajmować, dobra. Dobra, muszę dać sobie jakąś religię, jako drugą. To co? Granada! Boże, nie. Ja będę w tej wojnie tylko biernie uczestniczył, bo ja chcę szybko mieć ten. A nie, bo tu jeszcze burgundzkie statki mogą. Czekaj, gdzie mam dobrego manpowera? Ja, trzeba będzie się odrodzić. Już widzę, gdzie mam. Dobra, lecę tu. Ale to trzeba się odrodzić faktycznie. To fajnie, że jednostki bieraj mogę... sojusze rób, żeby nie było tak, że po prostu znowu na Maragonia po następnym razem wejdzie z wojną tobie. Patrzę, kogo tu mógłbym wziąć. Portugalia byłaby dobrym, gdyby nie ten. Dobra, niech się stracą te... No już radzi, że się nic skoczyło. Nasze one resty spadły. Od Tomani. Na co to mam już serduszko? Ja bym chętnie bym z nimi tam. Serio, muszę. A to i ona nie też może ci zginąć. Muszę zmieniać na hostile. Aha. Czasami tak bywa. Ty host. A serduszko no samo mi weszło. A mogę teraz już pomóc, to automatycznie się zmienia. Bo teraz mogę sobie... podesłać moje 25 łodzi. Jeszcze pół roku i kolejna wojna. Tylko możesz mi ten pieniądze wysłać w ramach oddań. Już mi wojen brakowało. No dobra, no słuchaj, wtedy wysłałem pieniądze i teraz wyślę, tym razem na bogato. Uhuhu, chłopie. Chodź tutaj na północ do Burgundii ją blokować. To złotych, ja ci to zapamiętam już na przyszłość, tak więc... Procentami, będziesz... Procentami. Dokładnie. Będziesz moją kolonią, dobra? O, ej, właśnie, odsprzedasz mi parę kolonii później. Tak z 5, żeby utworzyć... Co byś powiedział na posiadłości w Afryce?
A czemu nie w sumie? I tak będę Tunezję miał. Bym ci dał. Dlaczego Tunezję mam na mnie friendly? Ty mi dasz Tunezję? Dlaczego Tunezję jest na mnie friendly? Ja ją sobie wezmę. Właśnie ją weźmiesz, ja ci ją dam, a ty będziesz ją brał, a ja ci ją oddam w pokoju. Tak to działa. Będę ją brał. Dajcie tam radę, możemy na trójkę przejść? Tak. Teraz już zostało wszystko panowane. No ja czekam, aż mi trapezunt padnie. Bo teraz... Jest technologia dobrze, militarna, upgrade. Jest dobrze, bo tak, mam... A decrease drafting mam minus 20, to właściwie tego Vermin from rank i Comedy Alavega nie daje mi nic właściwie, tylko no. Baskwa jest bardziej zacofana ode mnie. No jest. Ups, przypadkowo stabilność ziołem. Ale jak jest Ottomani rozwinięci, 4 czy 4? A jak się zaczyna. Jak Węgry są rozwinięte. Nie? Dlaczego Perm jest tak... najlepiej rozwinięty? 4-4. Kurde, Perm jest dobry. Węgier, a no ma Janusza Regenta, 4-5-5. Janusz Regent. Janusz. A regent, a w ogóle nie jest ten, nazwa regencji, nie jest rada regencyjna, tylko Janusz. To już tak zwięźle. Dobra, dawaj, kończ tego trusa, jeszcze miesiąc. Kogo trus atakujesz? Kto tu przypłynął? Holandia do mnie przypłynęła. Ale cóż, dobra, pieprzyś Holandię. A Jaren, ty masz jakichś sojuszników? Nie masz, no to ok. I możesz jako Jaren. Teraz akurat trzeba pięknie. Okupować Burgundię, będzie event, dostanę dużo darmowej ziemi. Austria więcej dostanie, zerwie ze mną sojusz, wypowie mi wojnę i koniec serii. No, W ogóle, że te całe wojska burgundzkie i ten generał trzygwiazdkowy, skąd w ogóle go nie mają, jest w Wiedniu. No to jest fuks, no, wylosował się. No przecież nawet widzisz, że nawet Austria nie atakuje tego. Tylko, że a zobacz, że Austria 23 tysiące stoi na Wenecji. Nie wiem, what the fuck oni odwalają. I nie to ruszają co, się. Korzystają póki... Nie, bo są w tym stanie. Chyba widzę, póki że te angielickie... Właśnie, angielickie jednostki w ogóle chyba mi dali ten. Na Kastylii, na Austrii widzę. Coś mi ten delcek daje. Nie wiem, zobaczę u was najwyżej. Jak u tego, u Lukasa idzie. Z jednostkami. Może by wypowiedzieć tak wojnę totalną na wszystkie trzy te małe państewka? Chyba tak zrobię. No, szczyty Hitlerze mały. Wolnir, to się tam bawić. Totaler Krieg. Tylko czy Tunezja przyjdzie? Nie przyjdzie. To śmiecie. Nie wiem jak u was, ale u mnie jak na razie jest po prostu cisza. Nie mam co atakować. Ja? A mi się trus skończył i atakuje w tym momencie. Ja staram się tutaj... My staramy się przeżyć. Ten się stara przeżyć, ja idę już na Granadę niedługo. Kaza ma sojusze z Krymem, Uzbekami i Timurydami. Bywa. Postaram się odnowić armię, bo mam sporą części to jest armia najemnusów. Może na Granadę spróbuję wypowiedzieć wojnę. Może tylko Francja jest jako mój sojusznik i Nawara. A i z Portugalią mamy ten, królewski mariusz. Pozostałości, ale nie są w sojuszu z Aragonią. O, jak jest. Tyle do łupienia teraz. Na takie państwo poszedłem. Na jakie? Na HXI. Dosyć duże się zrobiło. Mnie. No. Znaczy ja nie widzę go. Tylko brać. E, Papal State by się zgodził na sojusz. Jeszcze dostałem przed wojną, że mi się zmniejsza Goods Products Modifier, ale zwiększa mi się łupienie. Jest jeszcze piękniej. Hordy mają fajne bonusy. No. A to był event. Znaczy event są bonusy. Czy może Mediolan wziąć jako sojusznika? Mi się nie, bo chyba ze mną. Możemy dać na piątkę, chyba nic się nie dzieje. A ty nie masz rywala, ale nie... Jak, u ciebie. No ja nic nie widzę ciekawego na świecie. No ja teraz mam Total War'a. Ale w sumie takiego biednego, bo to biedaki są. Ogólne. Ale czyli ciśniesz małych. No, maluszków tam. Isnę małego. Patrzę, kogo mogę. Plenken mogę wziąć jako sojusznika. Idealnie. Max, Boże. Niepotrzebnie to wysłałem. Że ja mogę mieć sojusz w ogóle z tymi, z innymi religiami. Teraz to jest w ogóle fajne. Że zmienione. A, mam za dużo relacji. A to Portugalia szybko kończy ten. Nie mogę zerwać? Nie. Zostanę papieżem. Mam jakiegoś kardynała? A przybustuję sobie. Nie mogę zerwać? Nie, a to zostanę papieżem. Mam 50% szansę, że będę kamień. Plus o Jezu, ile... Ojo. Jeszcze prowincja z centrum handlowym do upienia, no... Być nie umierać. W ogóle co odmiot im orzechy? Bogactwo.
Czekaj, jakbym na granadę chciał, powiedziałbym, a ten gen się nie zgodzi. Zapomnieć, Tunis się zgodzi. Ale Tunezję co mi zagraża? Tam armia Tunezji. Military. Zarabiam 5 minut. Zarabiam 7 zespołów warów. W sumie można kończyć, co nie? No, bo nie ma co przedłużać tak odcinków, jak nic się no, nie dzieje. Będzie więcej wyświetleń na kanale ogólnie, więcej filmów, więcej i tak dalej. Więcej pieniążków. Tak, wiesz. Polecam taki tryb życia. Oczywiście nie idziemy tylko na hajs, ale u mnie widzów. W opisie jest reflink, tak więc wiecie. No, a u mnie filmie reklama. Poklikajcie tam, dobra. No to i przycisk do lajków, tak, i subskrypcji, cześć. Do papa. Na razie.